Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas więc podsumować grudniowe wydarzenia z gminy Tarnów Opolski. Zapraszam, Marcelina Kapra. Gminny jarmark świąteczny. Pogoda na przykład jest fajna, jest dużo ludzi, można się spotkać. Wigilia dla samotnych. Spotkania przy stole, radosnego. Szczęścia. Dużo radości. Wesołych świąt i do wymarzonych prezentów. W pięknej i zimowej aurze podczas jarmarku świątecznego w Kątach Opolskich mogliśmy zobaczyć występ przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, posłuchać orkiestry Ozzy Brass, a nawet zamienić kilka słów ze świętym Mikołajem. Nie zabrakło też pysznych lokalnych potraw. Świąteczna atmosfera i zimowy klimat. W Kątach Opolskich odbył się drugi gminny jarmark bożonarodzeniowy. Raczej dążymy do tego, żeby jednak takie uroczystości odbywały się cyklicznie we wszystkich gminach, tak to z dożynkami gminnymi, tak? Wypadło, że w Kątach, no jesteśmy gospodarzami. Było to troszeczkę większe przedsięwzięcie niż taki nasz jarmark lokalny, ale cieszę się, że mogę zgromadzić tutaj prawie wszystkie miejscowości. Dzisiaj pogoda na przykład jest fajna, jest dużo ludzi, można się spotkać, pogadać, coś kupić, no i skosztować lokalnych potraw. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a na gości czekały lokalne specjały. Poza częścią występową, którą przedstawi nam szkoła z przedszkolem z Kątów Opolskich, będzie oczywiście też występ orkiestry Ozzy Brass, no i oczywiście mnóstwo rzeczy do skosztowania. Lokalne produkty, piękne ozdoby, także dla każdego coś dobrego. Dzisiaj na naszym stoisku można kupić ser, ciasteczka przez maszynkę, ciasteczka świąteczne, zupę pieczarkową, herbatę ze wkładką. No przede wszystkim trzeba się cieszyć, bo tyle stowarzyszeń, które się dzisiaj u nas zapowiedziały i są, od pierogów, zup gulaszowych, grzańców, zup dyniowych i wszystkiego innego. No jest tego cała masa, już nie wspomnę oczywiście o stroikach, wszystkich świątecznych ozdobach. Przy akompaniamencie świątecznych utworów można było wesprzeć przedszkolaków, częstując się pysznymi piernikami. Rodzice piekli pierniki, ciasteczka, pakowaliśmy to w paczuszki i pod kościołem rozdawaliśmy. Kto chciał, ten dał. I tak teraz jest w tej chwili, taki jest też również napis daj piątaka dla przedszkolaka, dla szkolniaka również. I o to właśnie chodzi, tak? Po prostu z serca dajcie to, co możecie. A my pieczemy, my wystawiamy swoje rzeczy i dajemy je za to, co kto chce dać. Bo wiecie co, wtedy się po prostu jednoczymy, tak? Idą święta, to jest taki cudowny czas. Wiadomo, że nie dla każdego, każdy ma swoje doświadczenia, ale jednak te święta dają nam radość, dają nam tą wspólnotę, dają radość naszym dzieciom przede wszystkim, bo to robimy dla naszych dzieci, nie dla siebie, chociaż dla siebie też, bo wtedy jesteśmy razem, możemy sobie pożartować, trochę pobiegać. Wydarzenie zakończyło się występem orkiestry Ozzy Brass, a trzecia edycja świątecznego jarmarku powróci już za rok. Pomimo gwaru i pośpiechu ze względu na obowiązki świąteczne, warto choć na chwilę się zatrzymać, a wtedy pomyśleć o tym, co jest najważniejsze, czyli czas z bliskimi. Niestety ta najważniejsza wartość płynąca ze świąt nie jest dana wszystkim, dlatego w Tarnowie Opolskim odbyła się Wigilia dla samotnych. Barsz z uszkami, ryba i wiele innych tradycyjnych potraw znalazło się na tegorocznym stole, przy którym na Wigilii zebrały się osoby starsze i ubogie. Spotkanie odbyło się w hali publicznej szkoły podstawowej w Tarnowie Opolskim. Kolejna edycja, spotykamy się kolejny rok. Przygotowania do Wigilii trwają już prawie miesiąc. Przygotowania sali od piątku, wczoraj, wieczorem. Mamy przygotowanych 86 miejsc. 86 osób potwierdziło obecność na dzisiejszej Wigilii. Osób samotnych, osób starszych, jak i również osób bezdomnych. Ten czas teraz próbujemy zorganizować właśnie jako spotkanie. Przede wszystkim wspólnotę, przy okazji spotkania przy stole, radosnego, spokojnego i szczęśliwego. Dla osób samotnych to ważny dzień, na który zawsze czekają. Jest on przede wszystkim okazją do spotkania i spędzenia czasu wśród serdecznych ludzi. Mi jest bardzo miło, bo to się człowiek tego rozerwie jedno, a drugie się opłatkiem podzieli, nie? No to jest inaczej. Z ludźmi się spotka człowiek, nie? Właśnie to jest bardzo dobra inicjatywa, bo starsi ludzie mało wychodzą. W tym czasie mogą się spotkać, pogadać. Jest naprawdę super. I jest czas taki świąteczny już, nie? Dzięki zaangażowaniu parafii i wielu organizatorów ta wyjątkowa Wigilia odbywa się już od niespełna 10 lat. Przede wszystkim tu chcę zacząć od podziękowań, bo tutaj z paroma osobami miałem możliwość zamienić słowo, że gdyby nie wolontariusze,
osoby, którym się chce takie przedsięwzięcie zorganizować. Jak widzicie, tu nie ma papierowych tacek, tu jest wszystko na porcelance, elegancko podane. Czyli jest szacunek dla tych osób, które tutaj przychodzą. Każdego roku uczniowie naszej szkoły czynnie angażują się w przygotowania. W tym roku akurat padło na moją klasę, ponieważ przygotowujemy jasełka szkolne. Postanowiliśmy swoją premierę zaprezentować właśnie na Wigilii dla samotnych. Klasa trzecia A publicznej szkoły podstawowej w Tarnowie Opolskim wystąpi właśnie w jasełkach pod tytułem Tylko jedna jest taka noc. Tegoroczna Wigilia dla samotnych i ubogich po raz kolejny była potwierdzeniem tego, że istotą Bożego Narodzenia są przede wszystkim spotkania i bycie razem. Wała na wysokości, wała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony Boże, to jest serca ochotnego. Moi drodzy, na te święta życzę Wam pokoju, spokoju, dużo czasu dla siebie, przede wszystkim spotkania w gronie rodzinnym, tego, żebyście mieli jak najwięcej czasu dla siebie, oczywiście pięknych prezentów, tego, żebyście ten czas spędzili wesoło, żeby ten czas był dla Was radosny, no i oczywiście o pokoju, o którym mówiłem, chciałbym Wam go przekazać jak najwięcej. Wesoły świąt! Dużo zdrowia. Szczęścia. Dużo radości. Wesołych świąt i wymarzonych prezentów. Wszystkiego zdrowia także. I co jeszcze można by życzyć? I szczęścia. Jakichś prezentów, tak? Dużo prezentów. Zdrowia. Wszystkiego dobrego i żeby święta były udane. Żeby była jak najbliższa rodzina, jak najwięcej osób. Żeby te kolędy się dobrze śpiewały. Narodził się pośród jasnych gwiazd, by pokój nieść, nieść na cały świat. Żeby każdy z nas mógł spokojnie żyć, on przyszedł. To już wszystkie wiadomości na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i wraz z całą redakcją Tarnów Opolski TV składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Widzimy się w styczniu.